lat pierwszy dzień wiosny mieszkańcom Przemyśla kojarzy się nie tylko z topieniem marzanny, ale również z happeningiem Przemyskiego Centrum Wolontariatu Sekcji Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Akcji pod tytułem Zamieniamy makulaturę, szkło, plastik i elektrośmieci na witaminy dla młodzieży i dzieci. Tradycyjnie honorowym patronatem akcję objął prezydent miasta Robert Homa. Wielkim zainteresowaniem cieszyło się wymienianie elektrośmieci, plastikowych i szklanych butelek, puszek oraz makulatury na jabłka, a dwie zużyte baterie na jeden cukierek. Ta wyjątkowa akcja uczy i wychowuje. Jest skierowana do osób zainteresowanych segregacją, utylizacją i recyklingiem śmieci. Uczestnikami happeningu były przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych i wyższych zlokalizowanych na terenie miasta Przemyśla. Podziękowania należy kierować nie tylko do organizatorów akcji, ale również nauczycieli i wychowawców, bo przecież czym skorupka za młodu nasiąknie? Akcja zmotywowała również i nas do wiosennych porządków i poszukiwania starych, zużytych baterii w skrytkach samochodów. Oj, było co wymieniać!